Taki zobacz moment, że przestaje zabijać, nie? Zobacz. Musisz się odbustować. I próbuję wychylić, wiesz, tak i tu wybiec faktycznie agresywnie może na fraga, żeby zabić. Pewno siebie. To nie wychodzi, no. No, tak koło się zamyka, nie? Zamiast grać swoje. Ale po podkładce, wiesz, Myszko, po podkładce. Widzisz? I jak ty jeździsz, to się ruszasz na ekranie. Siemka. Izak, podobno jest jakaś aplikacja Display Fusion, która blokuje ci ekran. Zapraszam was na stronkę csgofast.com, gdzie możecie skorzystać z masy trybów i wygrywać skiny do CSGO. Strona jest w 100% wypłacalna. Od Polski CS daje wam 30 centów na start. Macie link do strony w opisie. Polecam. Piona! Goal hole. And hit a Cruyff turn here in a second, followed by a rainbow. Let's see what he's got. Oh, here it is. He's laid them up perfectly, and Astralis, the defense, they're rushing back, but Nork taking his time. Plopski trying to save it, does almost get it out of there. Short-sighted. It's anyone's game now as Nork chasing it down. They're trying to clear it from the box, but it's all heated up a little bit here. They've lost the pitch. Oh, look at that. It's rolling. They're taking it. Never been done before. Into the B site. Let's see how this rush goes. Five Glocks with the soccer ball moving abruptly into the B tunnels, but actually getting quiet. And I'm sure that noise is really throwing a spanner in the works. This might actually be one of the weirder rounds of Counter-Strike this season, so make sure you're paying attention. Oh, on to Plopski. Plopski to twist, but also to glitch. Now, they try and put it in. Oh dear, the keeper saves it once again. Oh dear, the red card's out now, Astralis. Gala, wchodzą czterech. Jeszcze. O, lolo. Fajnie, no i fajnie. Tak strzelaj całą grę i nic nie wiadomo. Jeden leży. Więcej? Tak. Jeszcze wchodzą. Nice. No. No. Nie no i powcelowywani są kur... Menelec z Detwecza! Stoją! A ci goście są dobrzy w miarę, tak? Hala. Jeszcze ostatni. Jak bomba? Ostatni BS. Na długą macie. Na długą jest. Broi. Chcesz go? Halo? Co tu się wydarzyło? Nie, Sajuc, jak to nie weszło? Sajuc go miał, tam tylko łeb wystawał, ale nic nie siadło w ten łeb. Dobra, na spokojnie co stało, no. Macie znowu respa na długo, jest git. Ale nie wierzę sobie, że ci to nie siadł, ty miałeś centralnie na głowie, u mnie było na głowie, ty. U mnie było idealnie, no. Ta gierka jest zepsuta, no. Na spokojnie sobie perkałem, wiesz, tak to... No. Nie tak jakoś, że tam odpaliłem czy coś, tylko perk, mówię, no... Ty, ale wiesz, pierwszy strzał nie siada, drugi strzał nie siada, mówię, to się ci kurwa dzieje, zacząłem perkać teraz szybciej, mówię, perk, czas się kończy, mówię, nie, to się dzieje, mówię, perk, już widzę te szoty, które będą mnie, mówię, perk, nie! Hit. Cały czas tutaj walczy, jeszcze cały czas próbuje, ale pięknie biały teraz wychylił, chociaż Hades odpowiada, ale jest nawrot, który finalnie znajduje swoją eliminację i pięknie tutaj teraz frag za frag, no i zobaczmy, w tym momencie zostaje tylko Minio kontra Kay. Kay co prawda do 58 punktów zdrowia, ale zobaczmy, będzie podchodził agresywnie pod Minia, czy Minio się tego spodziewa? Minio górą w takim starciu, cóż teraz się wydarzyło? For the early stages of this to come finish, oh, here we go, they're gonna give it a crack, but we saw Heroic doing this, okay. Shox plays first. Oh, RPK consideration here. He wants some middle territory and we'll take it. Shox really not considering how to play the game correctly. Will find himself now on the back foot. And this one here looks like it will be a draw, ladies and gentlemen. Akceptuj sobie na Facebooku i odpadź na A, już too late. No to zapraszam cię. O. I zobaczymy, kto nie ma antycheata. Idziesz już? Tak, idziesz? Wszyscy mają. Ale fajnie było, pograliśmy sobie razem w Counter-Strike'a. Jeszcze mamy, co? Nie, tego nie naciskaj tych przycisków, Lucia, bo mi wyłączysz komputer. Nie, tylko chodź, kochanie. Poczynają swój atak bomba. Na plecach Mynia, ale tu jednak Biały świetnie po tym flashu od Kylara wychyla. No i Szpero nie mógł nic totalnie tutaj zrobić. Jakby tutaj są zaskoczeni całkowicie zawodnicy Wisły tą agresją ze strony zawodników Aves. No ale po prostu oni rewelacyjnie wypadają decyzyjnie i w każdym momencie, gdzie tylko tą agresję podejmują się zagrać, to wychodzi świetnie. Chociaż tu jeszcze Jentker i Menio dokładają nam po fragu. Sytuacja 3 na 2, ale Jentker obity do 24 punktów zdrowia. Tutaj jest jeszcze nawrót, ale piękny strzał od Mynia. No i za chwileczkę bomba zostanie podłączona. Kay będzie kluczową postacią, ale Jentker zdobywa taką eliminację. No cóż tu teraz się wydarzyło, bo Menio zakończył nam to wszystko. Moi drodzy, ja już przekreślałem powolutku zawodników Wisły. For one. That's it. And even finding the second, JW being low, he could do it all with the deagle, and he does. Shocksey, a magnificent holds up. Masz pala koleru? Koleru jak idzie ty. Wyskoczyłeś, bo biały miałem. Wyszedł, na elektryk leży. Może być więcej, uwaga, granaty dorzucili. A, elka stoi. Bojowy smok. Paliłem jeszcze. Tuż 5-6 biegnie. O ja pierdolę, i musiałeś mnie. Elektryk leży, bomba. CC, znaczy nie CC, tylko ten, MTW. Może. Ale blisko, MTW i odnoga. Elektryk leży. Noga jeden jest, odnoga. I odnoga. Odnoga MTW? Tak. Tak, leży. Ja patrzę no Diamona. Patrzę za 5 jakby przechodził. Ja patrzę Diamona. Ale pizna tym. Ej ci, kochanie. Na agresję, ależ to są mocarne flesze. Szpero totalnie wyłączony, a Kej pokazuje, no i jak świetnym jest strzelcem. No ten drugi frag zrobił na mnie wrażenie. I to przecież wszystko przebiegało w pełnym biegu. Nie wiem jak Kej to zrobił. My tutaj się zachwycaliśmy nad tymi fleszami, ale później ten drugi frag, no to naprawdę coś niesamowitego. Ale jest jeszcze Ponczek. Kej jest bardzo blisko. Pytanie, czy Kej będzie kusił się tutaj o jakiegoś hat-tricka. No i tak też się dzieje. Ależ Kej jest mocarny. On ma ochotę na więcej. Chociaż jest jeszcze Jentker, który odpowiada. Dlatego tutaj nie można być niczego pewnym, bo Jentker też potrafi świetnie fragować. Co teraz się tutaj wydarzyło? Ja nie mam pojęcia, ale Kay ma 11 punktów zdrowia, Hades ma snajperkę, bratobójczy pojedynek można by powiedzieć, bo przecież jeszcze nie tak dawno ta dwójka grała przecież razem. No i pytanie, jak to wszystko zostanie rozegrane, bo co ciekawe, Kay decyduje się na dosyć szybki wariant, od razu ten ładunek udało się podłożyć, też nie uda mu się zmienić pozycji, a Hades ma gran... Zostaje z samochodem. Pod tobą. Podchodzi. Co?! Dobra to było. Saju kurde wywala 30 amunicji w skokach, a ten gościu jedną pestkę przez skrzynię daje. No lepsze no. Ja się. Oh shit. Oh no. They're all locked. Okay! Play long. Oh, you guys are all spawned? Coming over, he's still alive, and there it is, Rez with one, but only one as Dupree gets the trade very, very quickly. Nork inside of the site, putting on a bit of a show. Now is to get past Dupree, and that is easier said than done. 20 points of health left on him. Taps the bomb to try and bait a peek. One man at cat, one in CT, and that's another fight given to Dupree. Tapping on the bomb now. Oh! Into the maws of Dupree he goes, and that is quite the round from this man. Ten granat zapalający jest Szpero, który może pofragować z kłopotami, ale jest na szczęście tutaj Ponczek. Na niego mogą liczyć jego koledzy z zespołu, chociaż Ponczek próbuje. Oj, tutaj tarapaty, jest jeszcze nawrot, który odpowiada. No i proszę bardzo, po raz kolejny sytuacja 2 na 2, ale jest Jentker i Hades, czyli ta dwójka, która w poprzedniej rundzie zwyciężyła, można by powiedzieć, przeciwko terrorystom, chociaż to jednak Kej teraz górą. No i Hades, wszystko spoczywa na ramionach tego zawodnika. Ta snajperka na pewno nie ułatwi, ale on jednak gra jak natchniony. No i czy będzie namierzony nawrót, ale nawrót teraz po profesorsku. Bardzo ważna runda. Wielkie brawa dla Aves. Oj, robi